Jedziecie samochodem. Czarny Ford jest koło drugiej, trzeciej po południu, co oznacza, że tutaj w Nowym Meksyku te czarne zakola, o które dbasz, żeby były czyste, lśnią w tej chwili w słońcu. Wyłączone reflektory również. Przez szybę, na której widać te niedziałające w tej chwili wycieraczki, widać drogę w miasteczku, a Virgil siedzący obok ciebie liczy pieniądze, które dostaliście od człowieka, który kilka dni zwlekał z zapłaceniem panu Deckerowi. Musieliście mu przypomnieć, że to oznacza odsetki. On jeszcze raz sprawdza, czy te odsetki na pewno zostały zapłacone. Ty wiesz, że zostały, bo tobie wystarczyło spojrzeć na ten plik banknotu, żeby wiedzieć, że suma jest cała. I kiedy mijasz właśnie stację kolejki, ostatnią stację kolejki Stanów Zjednoczonych, która dojeżdża w to miejsce, dla którego Little Desert Springs jest tym miasteczkiem przemytniczym, bo tu można jeszcze dojechać koleją, a dalej trzeba jechać ciężarówkami przez pół pustynię lub jechać konno, jak niektórzy to robią. Dlatego tu się przerzuca rzeczy, bo one mogą szybko trafić do kolejki i wrócić gdzieś do dużego miasta. Jak patrzysz przez tą stację, przez ten peron, na którym w tej chwili nie stoi żadna kolejka, bo ona przyjeżdża raz, dwa razy dziennie, patrzysz przez te przeszklone wiaty, widzisz po drugiej stronie te czteropiętrowe, biedne budynki, w których w tej chwili masz wrażenie, że już nie mieszka nikt poza tymi rodzinami górników, którzy stracili pracę, podpadając albo Deckerowi, albo komuś z ważniejszych ludzi i albo po prostu tych górników, którzy przestali pracować, bo zbyt wiele piją. Patrzysz na te rozwieszone jeszcze prania i widzisz konia. Konia, który stoi ze zdjętym siodłem, przywiązany do żerdzi wystającej z ziemi. I widzisz, jak w pewnym momencie tego konia ktoś podchodzi i zakłada mu wór z obrokiem na szyję. Mhm. Widzisz te włosy, które są przycięte nieco spadają niżej karku, chude ręce, dość opalone, i kiedy mężczyzna odwraca się, tak jakby się upewniając, że nikt go nie widzi, rozpoznajesz twarz. On wychudł przez te 3 lata. Ma jeszcze bardziej te włosy brudne i spocone i przylepione do twarzy. Te oczy jarzą się, nawet z tej odległości to widać, są takim niezdrowym światłem kogoś, kto jest być może chory albo nadużywa jakiejś substancji, ale to jest na pewno Wilbur. Widzisz, on ma na sobie, mimo że jest naprawdę ciepło, ma na sobie lekko za dużą marynarkę z wypchanymi kieszeniami. Rozgląda się, czy nikt go nie widzi. Musi sobie zdawać sprawę z tego, że został tu na niego wydany wyrok śmierci. Miesiąc po tym, jak zniknął, jego bracia zginęli, musiał wiedzieć, że nie powinien się tu pojawiać. Ale w tej chwili, z tej odległości kilkuset metrów, widzisz go, że to jest on. Założył ten obrok, rozejrzał się jeszcze i idzie do tego swojego starego mieszkania, z którego widzisz, że jeszcze widać zęby szkła, tam, gdzie go wyrzuciłeś. No i zaraz przejeżdżasz, ja tak? Podjeżdżam. Bo jechałeś... Ja tam podjeżdżam i trącam łokciem Virgila. On spojrzał, ale widzi, jakby patrzy, co? Widzisz, że on chyba nie zdążył go zobaczyć. Wilbur. Jaki Wilbur? Pomachałem mu swoim nieistniejącym palcem. Nie byłby tak głupi. Jest. Nie, jakby ja tam, wiesz... I jakby zawracasz za dworcem, nie tam, gdzie jest jedyne skrzyżowanie takie w mieście, prawdziwe, gdzie są światła. Poza waszym samochodem w tej chwili nie ma żadnego innego, bo po tym mieście parę razy przejeżdża ciężarówka. Koleś, który rozwozi mleko, ma ciężarówkę. Jest jedna firma dostawcza, która jeździ przez granicę oficjalnie, ma ciężarówkę. Reszta ciężarówek należy do Deckera i przewożą kontrabandę. Mhm. Samochodów osobowych jest jeszcze mniej. I więc możesz przejechać spokojnie na tym skrzyżowaniu, odwracając samochód.
Wiesz, że jak wjedziesz na to podwórko, to tak naprawdę nie będzie z niego żadnej drogi na zewnątrz, że z drugiej strony będzie widać, że tam wjechaliście. W każdym razie każdy jakby ten samochód jedzie po drodze, po której cały czas słychać te koła skrzypiące o piach, bo tutaj wszędzie jest nasypywany przez wiatr piach. Widzisz, że Virgil sprawdził broń. Mówi, to co, chcesz załatwić sprawę, tak? Najpierw dowiemy się, dlaczego jest tak głupi. Nie, no jasne. W każdym razie dobrze, żeby Decker się nie dowiedział, że wrócił, bo chyba pęknie mu żyłka. Uśmiecham się, tak jakby rozbawiła mnie myśl o pękającej żółce Deckerowi, ale... A swoją drogą, jaki ty masz prezent dla Arciego na dzisiaj wieczór? Zestaw do mumifikacji. Ale to jest to, co zaproponowałeś któremuś z chłopaków, żeby też mu dali. Nie, zaproponowałem zwierzę. Powiedziałem, że ja mam zestaw do mumifikacji. A, okej. Okay. Jak ty mnie kuchasz, Virgil? Ja nie słuchałem, ja patrzyłem, czy ten... Wiesz, że ten duży, nie? Ten czarny, on miał cały czas taką kosę wielkości mojego przedramienia z tyłu na plecach. Wiem, pewnie marynarz, ale wiem, bo wbiegłem od jego pleców. No, ja nie chciałem, żeby on ją wyciągnął. W sensie pilnowałem, żeby jak ją spróbuję wyciągnąć, to żeby nic się nie stało. Bardziej się przejmowałem tym niż... A powinienem pomyśleć, bo... Wczoraj wydawało mi się, że coś mam. Miał do mnie przyjechać zestaw maści, zamówiony z... Los Angeles. Z takich maści. To jest, wiesz... One się jakoś tam nazywają. To jest zestaw maści z Bliskiego Wschodu. Tylko, że... Wiesz, co się stało. Nie dotarły. No ale nic, jakoś to załatwię. Coś mu obiecam. Pójdę z nim na polowanie, nie wiem. Pomęczymy razem kotka. Nienawidzę tego robić. Czasem mam ochotę smarkacza strzelić w łeb, ale... Jak dasz temu dzieciakowi... Nie wiem, mój stary akumulator z auta i powiesz mu, że może przypalić temu komuś jajka, to on będzie już zadowolony, bo poddasz mu pomysł przypalania jajek. A to prawda. On ile tam jest na to, nie wiem. Ale wiesz, że to zależy od dnia, nie? Jak będzie niezadowolony, to będzie wybrzydzał. Najbardziej, ja jego mam w dupie, ale Perry zachowuje się, jakby jego dobry humor zależał od tego, czy dzieciak jest zadowolony. Podjechałeś pod budynek. Wiesz... Perry lubi rzeczy, które uważa za swoje. Dzieciak jest w tym wypadku przedłużeniem pyty. Ile on ma lat? 60? Nie zdąży być królem Ameryki. No nie. No, więc wyhodował sobie króla Ameryki. Swoją drogą, ty. Ja już nie lubisz rozmawiać o takich sprawach. To brzmi trochę jakbyśmy mówili o... Ty czekaj, to naprawdę jest on. Jakbym patrzył przez... Widzisz to okno, nie? Widać to jeszcze takie zakurzone już i mocno zmęczone przez deszcz i błoto te takie resztki tego okna. I widzisz, że rzeczywiście jak pojawia się na chwilę sylwetka Perego, Wilbura, który zmienia koszulę. On zdjął, widzisz takie wychudłe ciało, widzisz żebra, kilka blizn. I on coś, i on zakłada nową koszulę, tak jakby się przebierał z jakiegoś powodu. O czym nie lubię rozmawiać? Co będzie, jak stary wykituje? No, co będzie? Jakby... No musi być nowy dom w mieście, nie? A jak to będzie za 4 lata i Archie będzie miał 16 lat?
tym 12-letnim psychopatą to nie tyle Don, co nie wiem, kurwa, regent. No mówię, ale jak on wykituje za 4 lata i Archie będzie miał 16 lat, to może warto by już było się wycofać z tego wszystkiego, zabrać to, co mamy i powiedzieć, że dosyć. Póki Perry żyje, to ciężko jest się wycofać, nie? Ty wyobraź sobie, że idziesz do małego, do tego małego, jak on ma 16 lat i ludzie się go boją i mu mówisz, że kończysz z biznesem. On będzie z tobą rozmawiał, bo jego ojciec nauczył, że do ciebie ma się zwracać, kiedy ma z kimś problem. Dobra, będziemy się zastanawiać nad tym, jak stary wykituje, tak? Jakby... Albo on otwiera drzwi, nie? On otwiera drzwi, wychodzi, poprawia kapelusz, ma taką jasną fedorę. Ja poprawiłem rewolwer, sprawdziłem, czy dobrze siedzi, czy dobrze wychodzi, nie? I... Jak chcesz to załatwić? Na głowę. Wchodzimy obaj, czy chcesz wejść, a ja poczekam na dole? Wejdźmy obaj. Boję się, że może nie być tak głupi, żeby być tu sam, nie? Ale dobra. Co? Boję się, że może nie być tak głupi, żeby przyjechać tu sam. Nie wiem, dziwnie się zachowuje. Ja zastanawiam się, co jest na górze. Nie chcę tam wejść bez ubezpieczenia. Dobra. Nie no, przechodzicie przez to podwórko. Widzisz kilka dzieciaków, które... wyjrzały z klatki naprzeciwko. Jeden z nich nawet podniósł patyk w waszą stronę. Drugi go złapał za ramię, też mu zaczął mówić na ucho. Jakby się schowali. Wchodzicie na tą klatkę, co trzeba. Takie dawno nie tynkowane ściany. Farba odchodzi płatami. Widzisz kilka drzwi, kilka inaczej. Wejść do mieszkań, w których nie ma drzwi. Bo ty zdajesz sobie sprawę z tego, że te mieszkania już dawno, te budynki powinny być wyburzone, tylko nikt tego nie będzie robił tutaj. Wchodzicie na to pierwsze... Drzwi do jego mieszkania są. Na pierwsze piętro, tak, wiesz co? One są takie, jak zostały wtedy. One są takie wygięte i zerwane z górnego zawiasu, jak wtedy, kiedy jego brat kopnął w nie. Kiedy wchodził tam z tym obrzynem. On je chyba poprawił po prostu tak, żeby stały w wejściu. Ja wyciągam rewolwer. Mhm. Wiem, że tutaj nie ma szans na ciche wejście, skoro one są... dadzą dźwięk, tak. Jak tylko je pchnę, więc po prostu je popycham, żeby one upadły, nie? Popchnąłeś, one upadają, wznosi się kurz. Widzisz, że Virgil też idzie z rewolwerem za tobą. I słyszysz ten taki... dźwięk kogoś, kto zaczyna się szybko poruszać, jakby nie wiedząc za bardzo, co zrobić. I kiedy wchodzisz do dużego pomieszczenia, gdzie cały czas leży to łóżko, tak jak wcześniej, tylko widać, że już ktoś nim spał. Jest taki plecak, z którego są powyciągane rzeczy, bo on się właśnie przebiera i prawdopodobnie stamtąd wyciągnął koszulę, którą właśnie założył. Widzisz tą jego marynarkę, która taka zawinięta dookoła czegoś mniej więcej wielkości właśnie ludzkiego przedramienia i szerokości dużego uda. Jest tam, leży na szafce, tak jakby było czymś ważnym. Widzisz, że on to zasłania sobą. Ma tą koszulę taką niewsadzoną w spodnie, tylko gdzieś kończącą się przy połowie ud. Szelki zwisające obok, tą wychudłą twarz i to spojrzenie takiego zaszczutego królika. Ja go od razu biorę na muszkę, nie? To jest, wiesz... Cholera! Dogadajmy się. Czemu wróciłeś? Dogadajmy się, to jest... Czemu wróciłeś? Clive? Nawet jak się podzielimy, to będzie biznes życia. Zaufaj mi, jutro będę miał $2000. Wilbur... I jakby to jest moment, kiedy on tak patrzy za ciebie, kiedy widzi Virgila, mówi dla was 1000, dla mnie 1000?
Widzisz tą jego rękę, w której on ma tylko jakby wskazujący palec i kciuk przypominający ci o tym, że ile razy on spieprzył, ile razy jakby obiecywał jakieś rzeczy, ale... Traciłeś... Jakby... Typie, ty nie jesteś człowiekiem, który jest w stanie sam się podcierać. Nie jesteś człowiekiem, który jest w stanie sobie żarcie. Clive. Dostałeś kurwa wiele szans. Ba, mogłeś uciec z tego pieprzonego miasteczka, kiedy twoi bracia zaczęli wąchać kwiatki od drugiej strony i ustawić sobie życie gdzie chcesz. Z dala stąd. A wracasz w miejsce, gdzie grozi ci czapa. I powiedziałeś, że ty się go bracia i że twarz sterżała na chwilę. Rzuć sobie za psychologię. Aha. Zwykły sukces. Nie, ale ja się domyślam, że on pewnie nie wiedział, że jego bracia nie żyją. To nie o to chodzi. Aha. Bo to nie, ale on jakby coś sobie pomyślał i mówi tak... Odsuwa się, pokazuje ci tą rzecz zakutaną w swoją marynarkę. Mówi, poczekajcie, ja wam coś pokażę. Jakby zaczyna tymi palcami jednej ręki i drugą dłonią rozwijać to i widzisz, zaczyna się pojawiać taka rzeźba. Ona ma... I to jest coś, co zawdzięczasz Archiemu, że wiesz, o co chodzi. Ona ma ten taki... taką czapkę charakterystyczną dla Faraona. Ale nie ma tej takiej brody, tylko ma kobiece rysy twarzy. Wygląda jakby leżała w katafalku, ale co się owija? Takiego Wilbur. Brązowego i puchatego. Wilbur, to urocze, że pamiętałeś o urodzinach Archiego, ale kurwa nie. To się nie uda. I widzisz, jakby coś się w nim, wiesz, coś mówi... To jest warte. To jest warte tyle, co dowolne śmieci. Nie, ja wiem dla kogo. To jest warte. $2000. Ten koleś powiedział, że to jest warte $2000. Kto ci powiedział, że to jest warte 2000? Taki koleś, on zginął w Meksyku, bo wystartował do typa z nożem. Dostał kosem brzuch, nieważne, ale ja to przywiozłem. Wiesz, ja to zawinąłem i przywiozłem. To jest... To przyjechało z Afryki. To jest faraon. I oni za nie zapłacą $2000, wiecie, nie powiem kto. Ale zobacz. I on zaczyna się od tego odsuwać, tak żeby jakby... Odsuwa się od tego, jakby chciał ci pokazać, jak to wygląda, nie? Jakby chciał, żebyś ty się temu przyjrzał. I to jest ten moment, kiedy kulka, może inaczej, kiedy dziura między jego oczami zaczyna świecić jako trzecie oko wrobione w nas. Tak, bo ty wyczułeś bardzo dobrze moment, ponieważ to był ten moment, kiedy on sięgał pod koszulę. Tak. On chciał, żebyś ty patrzył na to, kiedy sięgał po rewolwer. Natomiast ty strzeliłeś pierwszy. I rzucam tylko do Virgila. No to masz prezent dla młodego. I wychodzę do samochodu. Tylko nie pomogę ci go nosić. Huk jeszcze przez chwilę wybrzmiał w tej studni, kiedy ciało leżało wykrwawiając się. Virgil zawinął tę mumię, która ewidentnie była owinięta takim ogonem. Ciężko powiedzieć czym. Jakby znowu w tę marynarkę Wilbura i zbiegał za tobą po schodach. A ty z rewolwerem już schowanym, zadowolony z tego, że dopiąłeś jakby swego i tak naprawdę załatwiłeś sprawę. Pocierałeś się po tym miejscu, po palcu, wiedząc, że być może teraz już przestanie się odzywać w ogóle, bo tak naprawdę pewnie nie masz do czego przyczepić. Chociaż pewnie nie powinien wiedzieć o tym, że Wilbur wrócił, bo mógłby to uważać za twoją winę. Więc przenieśmy się w zupełnie inne miejsce tego samego dnia wieczór. To jest tak, że dom dekerów można spokojnie nazywać rezydencją dekerów. To jest dom, który ma dwa skrzydła. Tu
na pustyni, prerii Nowego Meksyku zbudować dużą chałupę, to nie jest jakiś problem, jeżeli się ma pieniądze, które się przywiozło ze sobą z Los Angeles, czy z Dallas, skądkolwiek interesy Perego go przywiodły. Więc są to dwa skrzydła, są to kolumny przy wejściu, jest to wysypany białym piaskiem podjazd, na którym jego Pierce Arrow, duży, granatowy, piękny samochód o właśnie czystych nadkolach, ten, który prowadzisz czasami, kiedy jedziesz z nim w ważnej sprawie, który właśnie stoi i jest też ozdobą tego podwórka. To wszystko się ładnie wpasowuje w te postacie we frakach, w te kapelusze zdejmowane przy wejściu. I tutaj widzisz, jest szeryf, są radni miasteczka, są najważniejsi biznesmeni, jest cała ekipa chłopaków, którzy lekko, to jest najśmieszniejsze, wyglądają w tej chwili na bardziej zdenerwowanych niż kiedy szli zastrzelić Chińczyków, którzy próbowali się wbić do was z opium. Wtedy wiedzieli, co idą robić i wiedzieli, jaki będzie wynik. Teraz ich dobro zależy od kaprysu małego chłopca, więc nie do końca wiedzą, co się z nimi stanie. Jest noc, na niebie świecą gwiazdy, widać połówkę księżyca, a ty masz... Jak wyglądasz i co masz przy sobie? Wiesz co, to jest w zasadzie najlepszy garnitur, jaki byłem w stanie wyciągnąć z szafy. On jest biały, ale w ciemne prążki. Okej. Okay. I do tego jakby dobrana taka biała fedora. Na przełamanie trochę ciemniejsze takie granatowe spodnie, do tego wypastowane buty, i one faktycznie są z krokodylej skóry. I pod pachą mam takie ozdobione hieroglifami duże drewniane pudełko, które wygląda bardzo antycznie. To jest podniszczone po brzegach, przyśniedziałe okucia. To jest właśnie to, co... To jest to, co zwraca... To jest to, czego nauczył cię Perry, ponieważ jego jednym z takich charakterystycznych rysów są te sztylbety z krokodylej skóry. Mhm. I jakby w tej chwili wchodząc po schodach do... Wiesz, że impreza będzie się odbywała w egipskim pokoju. Wierzę, że to będzie bankiet, który będzie śmieszny, dlatego że będzie cała masa dorosłych, która będzie się kręciła wokół tego, czy 12-latek jest zadowolony. Innych jego równolatków tu nie będzie. Ale tak, Perry nosi jasne garnitury, nosi jasną fedorę i sztylety z krokodylej skóry. Jakby jesteście... To, czym się różnicie, to jest to, że on jest od ciebie odrobinę niższy. Mhm. Jego twarz, tak jak twoja, jest twarzą eleganckiego młodego mężczyzny, który nie musi być gangsterem. Po jego twarzy widać te lekko opadające powieki, tę kwadratową szczękę, te pełne policzki, mięsiste wargi. On wygląda jak koleś, który przez większą część życia pracował fizycznie albo tłukł ludzi po twarzy. On jak coś mówi, to jego głos jest lekko ochrypły. Jak podwija rękawy, to widać tatuaże, które je pokrywają. Ty wyglądasz jak ktoś, kim on by chciał być, kiedy był młody, ale jeszcze go nie było na to stać. Więc jakby widzisz uśmiech na jego twarzy, który się pojawia, kiedy ciebie widzi, bo wyglądasz dokładnie tak, jak on by chciał, żebyś wyglądał, i jesteś tą reprezentatywną stroną Decker Family, jeżeli coś takiego można powiedzieć, że istnieje w tym małym miasteczku. I rzeczywiście z gramofonu leci dosztyć nowoczesna muzyka, a młody, ubrany tak jak ojciec, tylko w dużo mniejszą wersję, z też taką twarzą dosyć pulchną i dosyć prostą, na kolanach w pokoju zaczyna odwijać kolejne prezenty, a ty zauważasz to, co sprawia, że większość osób ma lekko skrzywione twarze, nawet jak się będą uśmiechać. Widzisz, jest to duże pomieszczenie. Jest sarkofag w jednym rogu, są
dziwnie wyglądające przedmioty, wyglądające na bardzo stare, leżące na szafce. Jest taki fragment ściany wymalowanej w postacie bokiem, postawiony z drugiej strony. I widzisz, jak pod oknem jest przywiązane zwierzę. Widzisz takiego rudego kota, rudociemnego kota, który ma... To nie jest obroża, tylko to jest sznurek, który jest zawiązany tak, żeby jak próbuje odejść, to się dusił. Widzisz kilka miejsc, gdzie został pocięty i widzisz, że on raz na jakiś czas tak miauczy przeraźliwie, co nie pasuje w ogóle do tej muzyki, do tych ludzi. I ci ludzie próbują to ignorować, tylko gdzieś tam te oczy uciekają w bok, nie próbują udawać, że tego nie ma. Za każdym razem, jak on miauczy, to Archie się uśmiecha pod nosem. Oni nie są tego przyzwyczajeni, znaczy przyzwyczajają się do tego przez lata ostatnie, ale jeszcze cały czas nie umieją, jakby zachować się tak, jakby wszystko było w porządku. To zwierzę tam jest i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że on się nim zajmie po zabawie. Ale odpakowuje kolejne prezenty. Widzisz, jak odpakowuje w tej chwili pistolet. Mhm. Widzisz dużego gangstera, który stoi na nim z takim uśmiechem. Archie tak odpakował to. Patrzy w górę z bardzo niezadowoloną miną, mówi tak: znowu pistolet? To wszystko, na co ci stać? Widzisz Deckera, który stoi obok, który uśmiechał się na twój widok, w tej chwili spojrzał, widzisz to spojrzenie pełne dezaprobaty, kiedy tak coś sobie zanotował, ty widzisz po jego twarzy, on coś sobie zanotował. I widzisz, jeśli dobrze pamiętam, generała, który zaczyna mówić, wydawało mi się, Archie, że ci się podobał ten rewolwer, ja z niego zabiłem trzy osoby. On tak, każda broń zabija. Sherman, to nie jest żaden... nic specjalnego, że kogoś z niej zabiłeś. Doceniam twoje staranie, ale musisz w końcu wymyślić coś lepszego. Bo jakbym to położył na tamtej szafce, to nie będzie wyglądało jak coś specjalnego, prawda? Nie, ale Archie, słuchaj, dobrze. Następny prezent. Jakby odsunął ten rewolwer, zostawiając go tam na ziemi rozpakowanego. I to jest moment, kiedy pochyla się nad nim Virgil i wręcza mu taką duże zawiniątko. I Archie rozpakowuje, podchodzi do ciebie Perry. Czujesz, że wypił dużo whisky wcześniej. Takie... Będziemy musieli oczywiście porozmawiać. Jak tylko radny Cox się pojawi, to chciałbym, żebyś załatwił z nim sprawę. Czujesz, że on ci wkłada coś do kieszeni garnituru? Ciężkie, lekkie? Dosyć ciężkie. Kiwnąłem głową. Mniej więcej jest to ciężar tych takich ogrodowych nożyc do przycinania krzewów grubych. I wiesz, że Cox to jest ten, który miał pilnować, żeby działki trafiły do Perego, a trafiły do Corneliusa Franco. A potem miał jeszcze jedną ważną sprawę dla ciebie i do Virgila. Zrobi się. I widzisz Virgila, który stoi, patrząc, jak chłopak odpakowuje, i widzisz, że oczy Archiego, które otwierają się coraz szerzej, kiedy on patrzy na tą figurkę, mówi tak: to jest chyba prosto z... Tato, widziałeś? I jakby podnosi się z tym. To wygląda jak ta... Nefretete? Albo Kleopatra? To jest faraon kobieta. Perry kiwa głową, widzisz, że już nie słucha małego, ale jest zadowolony. Widzisz ten moment, kiedy sięga w pewnym momencie ręką przez tłum i jakby poklepuje Virgila po plecach, a kiedy Virgil się odwraca, kiwa do niego głową, tą taką miną, po której widać, że jest zadowolony, że jest jakby... on zrobił to, co trzeba. A chłopak bierze figurkę i zaczyna się rozglądać, gdzie ją postawić. I reszta trochę odetchnęła. Widzisz radnego Coxa, który rzeczywiście gdzieś tam pojawia, z małżonką. On jest takim grubszym jegomościem, w nieco gorszym garniturze niż ty, z też takim wypomadowanym wąsem, z bladą, dosyć cerą, niebieskie, lekko wybełuszone oczy i
Włosy mocno zaczesane do tyłu. Z żelem. Ja chcę dać swój prezent, jakoś taki tylko mały ustawi zaraz po Virgilu, żeby mieć to za sobą i móc zająć się koksem. Tak, nie? I mały tak wziął od ciebie prezent, mówi musimy porozmawiać. Chodź. Teraz? Tak. Ja bym zaczynał iść w bok, tak zaczynał odpakować twój prezent, mówi tak. Nie wiem, co to jest. Na pewno jest fajne, ale podobno w mieście jest prawdziwy Egipcjanin. Przyjechał razem z tym Franco. To byłby najlepszy prezent. Nigdy nie miałem Egipcjanina. Zrobi się. I jakby widzisz tak... I mam zestaw, to mogę go zmumifikować. To będzie prawdziwa mumia, bo każda prawdziwa mumia jest Egipcjanina. Ale poćwicz najpierw na czymś mniejszym. Ale musisz, proszę cię, musisz mi dać Egipcjanina. Wiesz co? I to jest ta mina, którą robię, kiedy rozmawiam z Perem, nie? To jest ten delikatny uśmiech, który po prostu mówi za mnie, że załatwi się. Przecież się załatwi. Przecież ja wszystko załatwię. I widzisz ten moment, kiedy... I widzisz na jego twarzy to odbicie twarzy Perego, kiedy jest zadowolony i on mówi tak... Tata mówi, że ty zawsze załatwiasz, co trzeba. I wyciągam cię rękę, nie? Tą taką małą, 12-letnią rękę, tak żeby cię uścisnąć dłoń, jakbyście dobili targu. Ściskam mu dłoń. Nie, to jest... W zasadzie to, gdyby Virgil na przykład to widział, on mógłby się zastanawiać, co się dzieje teraz w mojej głowie. To jest, nie? Tak, że jak się odwracasz, to widzisz Virgila, widzisz to pytające spojrzenie. W zasadzie on sobie zdaje sprawę z tego, że rozmowy z Archim nie są bezpieczne do końca, więc to jest takie spojrzenie, co jest grane. Czy jesteśmy... Czy wszystko jest okej? Okay? Kiwam głową. Okej. Okay. No jakby wyluzował. On ci ufa. Jak ty mówisz, że wszystko jest okej, okay, to jest okej. Okay. I widzisz Perego, który gdzieś tam z boku stoi, jakby obserwując ludzi, patrząc na Archiego, spojrzał na niego uśmiechniętą minę, spojrzał na ciebie. Znowu jest to kiwnięcie głową. On ciebie nie potrzebuje poklepywać po plecach, ale widzisz, że jest zadowolony. Że jest jakby... Słuchaj, czy z tego, co powiedział Archie, wynika, że Archie chce dzisiaj tego Egipcjanina, czy po prostu załatw? Nie, on chyba po prostu go chce, to nie musi być dzisiaj. Tak sobie myślisz, że załatwisz go za jakiś czas, też będzie spoko. I widzisz... No ja załatwiam, idę sobie do radnego, nie? To jakby mijam ludzi. Uśmiecham się uroczo. Tak, tam wiesz, większość ludzi ci kiwa, mówi dzień dobry panie Winston. Dzień dobry panie Winston. Tam wiesz, jakby oni wiedzą, że ty jesteś ważny. Szeryf ci uściskał rękę. Mówi, słyszałem, że następnym razem jakby przyjechali ci obcy do baru, to zawsze możecie po mnie zadzwonić. To ja to załatwię, jakby było trzeba. Ale wiem, żeby zawsze powiedzieć sobie sami, więc... Ale jakby co, to ja jestem gotów. Radny widzi, że ty się do niego zbliżasz. Nie, widzi, ty witasz się tu z kimś, tu do kogoś... On jakby ma to spojrzenie, on odsuwa małżonkę w takiej czerwonej sukience za kolano. Z prezentem, mówi, popycha ją tak jakby chciał powiedzieć, kochanie, daj prezent i patrzy na ciebie z taką marsową miną. Lekko wzdycha. Chodźmy na taras. On pokiwał głową, wyciągnął papierosa z papierośnicy, takiej srebrnej papierośnicy, pokazał jakby, dał tobie. Tak, ja się poczęstowałem. On też wyciągnął, widzisz, że drży mu ręka. Wychodzicie, jest to takie ciepłe południowe powietrze, które jest lekko rzeźkie, bo jest noc, ale nie jest chłodno. Więc obaj stoicie na tym takim wyglądającym na kamienny taras z takim widokiem na ogród,
dalej tę szeroką prerię pomiędzy górami, gdzie biegają kojoty i czasami mniejsze zwierzęta. Widać to niebo z gwiazdami. Słychać muzykę z patefonu. Ja od razu w zasadzie idę, żeby się oprzeć o tą część barierki, która, do której on bardzo nie chce podejść. Mhm. Nie, bo to jest ta część barierki, która ma tą czerwoną smugę. Nie wiem, jak to się stało. Ja zaznaczyłem. Ja dałem specjalną pieczątkę. I ta pieczątka mówiła, że oni mają mnie zapytać, zanim ktokolwiek cokolwiek sprzeda. Ktoś przeoczył. Ja się dowiem, kto przeoczył. Ja go znajdę i ja mu powiem, że to musi być ostatni raz. Tak. Zrobisz to. To wszystko. I jeszcze więcej. I to jest ten moment, kiedy te nożyce ogrodowe kładę na tej barierce. Ja nie mogę... Trzeba pisać na maszynie czasami. Albo podać komuś rękę. To nie będzie wyglądało... Jest szansa na nowy... Bo będzie ta kolej, co przyjeżdża. Nie potrzeba tyle węgla, co oni kupują. I związki już przestały męczyć, więc można obniżyć pensję. W każdym razie, to może być $100 miesięcznie. Ja mogę załatwić $100 miesięcznie. Zawsze możesz zaryzykować, że przyjdzie nam porozmawiać drugi raz. A nie może, nie może być tak, że jeżeli od... To nie jest od dziś, ale za miesiąc, góra dwa, ja jestem w stanie to załatwić, żeby było $100 miesięcznie. To powinno wyrównać. To są konkretne pieniądze. To nie będzie tak. To będzie tak, że my pewnego dnia znowu z czymś przyjdziemy. I jeśli przyjdziemy, a sprawa zostanie położona i znowu będziemy rozczarowani, to w tym miejscu nie będą leżały nożyce. Nie. Bo ja nie mam jak wyjaśnić tego żonie. Bo ona Colin. Clive. Przepraszam. Ja mogę tak do ciebie mówić, Clive? Ty i ja... Bo Perry... Ha. Bo... Perry jest... Dziś to jest pan Decker. Tak, pan Decker jest zimny i patrzy ze swojej wieży na to miasto i ja rozumiem, bo on jest tym, kto powinien nim rządzić, ale my niżej, my się możemy dogadać. Ty wiesz, że ja... To nie jest tak, że to się stało, bo ja miałem złe intencje. To było przeoczenie. To jest tak, że jak kładę mu na ramieniu tą lewą dłoń bez jednego palca, nie? Tak, żeby on widział ten brak palca. Patrzę mu prosto w oczy. Bądź mężczyzną. To się nie powtórzy. A to $100 to ja dorzucę sam od siebie. To się nie powtórzy. Przesuwam w jego kierunku drugą ręką nożyce, nie? To się nie powtórzy, jak będziecie czegoś ode mnie chcieli, to oczywiście ja to zrobię. On zamierza sięgnąć po ten nożyce. Nie, wygląda tak jakby albo ty byś to zrobił, co nie jest zgodne z tym, co robi Decker, albo on tego nie zrobi, bo on jest, wiesz, widzisz, że on gdybyś go nie trzymał tą ręką, on by pewnie zrobił krok do tyłu. Aha. Masz świadomość, jakby patrząc na niego. To jest człowiek, który się boi przemocy. Boi bólu. Jakby jest w tej chwili prawdopodobnie najbliżej tego, jak kiedykolwiek był w swoim życiu. Natomiast zdajesz sobie również sprawę z tego, że on wchodzi w tej chwili na ścieżkę, która się może też się może skończyć tylko i wyłącznie jego śmiercią. Bo jeżeli Perry się dowie, że on
wybrał to wyjście, to następnym razem to będzie śmierć. Nox, posłuchaj. Zasady są łatwe. To nie jest skomplikowane prawo, którym codziennie się gdzieś tam w tych waszych gabinecikach zajmuję. To nie jest nic, o czym trzeba pisać na maszynie do pisania. To nie jest nic, co potrzebuje pieczątki. Jest bardzo prosty gest. Wystarczy otworzyć, położyć, nacisnąć. Ja tego nie zrobię, bo nawet gdyby mi było wolno, to w białym garniturze? To jest tak. Ty go chcesz do tego przekonać. Tak. To rzuć. Nie. Czy chcesz nie to uratuję. Jakoś pushować? Chcesz jakby forsować? Nie. Nie. Mhm. Nie zależy mi na Noxie aż tak. Mhm. Nie jest pierwszy i ostatni człowiek, który popełnił tak, błąd. Tak, dajesz mu szansę. Nie jest pierwszy i ostatni człowiek, który popełnił ten błąd drugi raz, podejmując w tym miejscu złą decyzję. On skinął głową, mówi, ja rozumiem. Ja wyleję tych, którzy są za to odpowiedzialni i to już się więcej nie powtórzy. Mój uśmiech jest bardzo smutny. Ja po prostu, wiesz, dopalam tego papierosa, gaszę go, zostawiam go z tymi nożycami, kiwam mu głową, wracam z powrotem do sali i od progu szukam wzrokiem Perego, tylko po to, żeby uśmiechnąć się delikatnie i pokręcić głową. On się uśmiechnął szerzej, on jest zadowolony, jak ma kogoś na widelcu. Jakby skinął głową, to jakby sprawę uważa za załatwioną i dał ci znać, żebyś wszedł do niego do gabinetu, poszukał wzrokiem Virgila, zobaczył, że ty to widzisz i dopiero poszedł. I słyszysz znowu z pokoju takie... Krem? Nie no. Kto na to wpadł? Sam się posmaruj. I jeszcze tylko to spojrzenie, nie? W bok takie... To spojrzenie Perego, które mówi... Kto to był? I to spojrzenie Virgila, który widzisz taką twarz, taką pełną ulgi. Że jego pomysł nie wyszedł. I że to dobrze. No widzisz, ludzi rozmawiają, częstują się leżącymi na stole postawionym w środku pokoju kanapeczkami. Żona Perego nie jest osobą, którą często zauważasz, w sensie takim, że nawet jak ona jest, to nie do końca zwracasz na nią uwagę, ale widzisz, że ona tam jest, rozmawia z kobietami, w tej chwili rozmawiała właśnie z żoną Noxa, który wrócił z balkonu z bladą twarzą. Może do niego trochę dociera to, na co się zgodził, ale stara się mieć twardą twarz. Teraz widzisz, że Peru właśnie zniknął w swoim gabinecie, do którego wezwał ciebie i Virgila. Widzisz Archiego, który na ciebie patrzy, takim, kiedy gdzieś tam powiedział to, co powiedział, to chcesz iść, jakby patrzy na ciebie i tak... Ja patrzę na niego tak porozumiewawczo, tak wymieniam takie spojrzenie. On zadał ręce, widzisz, że on jeszcze nie ma tego chłodu swojego ojca, który pozwala ukrywać emocje. On się cieszy na myśl o tym, że będzie miał Egipcjanina. Czy kwestia jest taka, że mój status pozwala mi bezkarnie kogoś uprowadzić, nie? Jakby... Tak! Ale powiem ci więcej. Masz podejrzenie, nie pewność. Masz podejrzenie, że twój status pozwala ci w sytuacji przesady zawieść syna Perego. Aha. Masz przekonanie, że kto jak kto, ale ty jesteś w stanie powiedzieć Peremu, Archie przesadził. Nie, to nie umiesz, że myślisz sobie, że mógłbyś, gdyby ci nie wyszło, ale uprowadzić kogoś w miasteczku? Tak, jakby, wiesz co, nie, kwestia jest taka, i to może niepokoić Virgila, że moja komunikacja z młodym wygląda już w taki sposób, jakbym ja sobie mościł poduszkę, okay. Pod którą będę przykuć.
Okej, okay, jakby... Ja chciał zachować swój jakby status... Zdajesz sobie sprawę z sytuacji i wiesz, że z synem króla warto mieć dobre stosunki, tak. Bo król kiedyś odejdzie i będzie nowy król i dobrze, żebym cię lubił. To jasne. Jest jakby... I lepiej będzie mi się wchodziło w nową rolę z pozycji dobrego wujka Clive'a, który potrafi ogarnąć nawet Egipcjanina, nie? Pewnie, pewnie. Wtedy będzie miał pewność co do tego, że może na mnie polegać tak, jak polegał na mnie jego stary. A on takie rzeczy zapamięta. Oj tak, nie, on jest jakby jedno, można powiedzieć o młodym, on nie zapomina prawie nic. On potrafi po dwóch latach wyciągnąć to, że ktoś go zawiódł. Albo powiedzieć komuś nagle coś miłego, co mrozi krew w żyłach, nie? Na zasadzie... Ponieważ wtedy zrobiłeś to i to, to ci tym razem wybaczę, nie? Jakby potrafi tak... nie do ciebie. Tobie się to nie zdarzyło, bo ty go nie zawiodłeś nigdy. Ale potrafi ja czasem... Wiem, stary za 4, a może za 10 lat odejdzie i ci wszyscy, którzy lekceważyli albo starali się jakoś przejść obok tego, że zawiedli Archiego, będą mieli wtedy przesrane. Tak, a ty będziesz sobie tam jak ten pączek w maśle gdzieś ogarniał sprawy. A przynajmniej na to liczysz. Pytanie, jak bardzo zmieni się ten młody chłopiec i jak daleko posunie się jego psychoza, co do której nie można mieć wątpliwości. W każdym razie... Tu są wątpliwości. Z nim trzeba będzie albo bardzo dobrze współpracować i bardzo blisko współpracować, albo trzeba będzie go zabić. Co robisz? Wchodzimy do gabinetu, nie? Z Wiedźminem, jasne. Dałeś Wiedźminowi znać. Wciągam twoim spojrzeniem. Wchodzicie do gabinetu. Gabinet jest... trzeba było przejść kawałek korytarzem od schodów z pokoju egipskiego. Jest gabinet, tam jest duże dębowe biurko, zielona lampa, tapet rozciągnięty na całym biurku. Też taki zielony, na którym stoi pery. Ma na przykład taki prawdziwy kałamarz. Z piórem, nie takim średniowiecznym, ale jedno leży obok drugiego, tak jakby do siebie pasowały. Jest obraz za jego plecami, na którym jest on i jego syn. Młodszy syn. Obok jest obraz jego starszego syna. Tyle wiesz, bo... Żony tam nie. Słucham? Żony tam nigdy nie ma. Na żadnych obrazach nie ma żony. On siedzi na tym biurku, siedzi w takim skórzanym, dużym fotelu, kiedy weszliście. Wysunął pudełko z cygarami, gilotynkę. Otworzył taką karafkę z kryształową kulą, która zatyka wyjście. Przesunął też waszą stronę razem ze szklankami z rzeźniętego kryształu. Pokazał to tą ręką, która ma sygnet i widać tutaj, kiedy się podciągnął mi za mankiet tego wystające chyba skrzydło ptaka, które miał wytytułowanego jako znak wolności po wyjściu z więzienia. Sprawa wygląda tak. Ja wiem, że wy wszyscy chcecie po bankiecie pójść pić do Majka. Chłopaki muszą się odstresować. To zawsze jest dobra impreza, zwłaszcza, że dziewczyny z hotelu przychodzą wtedy pomóc im poprawić sobie humor. Ale dla was mam inne zadanie. Nie ma co dłużej tego przeciągać. Zastanawiałem się, co zrobić z tym Franco. Nox to inna sprawa, ale... Pomyślałem, że muszę z nim porozmawiać. Wytłumaczyć mu, dlaczego popełnił błąd i że powinien się stąd zabrać. Więc... Pojedziecie do niego dzisiaj. I wytłumaczycie mu, że jutro powinniśmy się spotkać na polowaniu. Ten cały Cornelius Franco to podobno super mistrz polowań, super myśliwy. Zobaczymy, jak sobie poradzi z naszymi miejscowymi amerykańskimi kozicami. Jak sobie poradzi, kiedy będziemy tylko ja i on i nabite dubeltówki i będę miał mu szansę powiedzieć, gdzie ma postawić swój podpis.
porozmawiacie z nim. Ty z nim porozmawiasz. Pojedziecie tam we dwóch. Powiesz mi, jak wygląda to jego całe obozowisko. Ilu ma ludzi, co się tam dzieje. I przekonasz go, że powinien przyjąć moje zaproszenie. Lepiej dla niego, żeby przyjął. A potem zajmiemy się tym jutro, jak tę sprawę załatwić. Możecie potem jechać, napić się z chłopakami, albo co będziecie chcieli. W każdym razie dzisiaj ostatnia sprawa do załatwienia to jest to. I to jest ten mój uśmiech, który mówi, wiesz, zrobi się. Co mamy od ciebie chciał? Egipcjanina. Iść taką minę pod tytułem whatever. Tak się składa, że u Franco pracuje jeden Egipcjanin. Tylko, żeby mi to nie spieprzyło dealu. Spokojnie. Młody nie powiedział, kiedy chce Egipcjanina. A my nie umówiliśmy się na żaden konkretny termin, szefie. Dobrze. Jak Franco będzie stąd wyjeżdżał, równie dobrze może wyjechać biedniejszy o jednego pracownika. A jeśli nie będzie chciał rozmawiać i przyjąć zaproszenia, to równie dobrze może trochę się wystraszyć, jak mu zabraknie jednego pracownika. Myślę, że nawet w Chicago zrobiłbyś karierę. Ja się delikatnie uśmiecham, tak starając się skromnie przyjąć ten komplement. Nie podkręcam wąsa. Knąłem głową. Pyka to cygaro. Nie wiem, czy wy zapaliliście, czy nie, ale w każdym razie on sobie zapalił. Jakby sięgnął po szlankę, do której stanęła wcześniej i mówi... Dobrze to wszystko wygląda. Jak ten Franco się stąd zbierze, to zaczniemy budować najlepszy dom uciech po tej stronie Stanów Zjednoczonych. I wiesz, że ja będę miał za dużo na głowie, żeby być jego szefem. Ktoś będzie musiał tym zarządzać. Ktoś będzie musiał tu patrzeć na Virgila, zarządzać ochroną. A tu nikt się nie przejmuje tym, co wolno, a co nie wolno. Będzie ruletka, będzie poker, będzie faro. Wszystko będzie. No, tylko trzeba wykurzyć tego typa z jego lwami, czy tam tygrysami, czy z czymś, bo... Na 14 urodziny Archiego chcę robić przy naturalnej wielkości piramidzie postawionej 5 km stąd. No. Wasze zrobi się. My też pociągam te szklaneczki. Jak doczmokam cygaro, to kiwam tylko na Virgila głową i trzeba iść to robić. Dobra. Jeszcze raz powiedz? Mamy zdążyć jeszcze na imprezę, a fajnie byłoby zdążyć na imprezę. Dokładnie.